Dobry wieczór Państwu. Dzień dobry co po niektórym. Witam w kolejnej KHT z Kotem. Musiałem Kota najpierw tutaj przy tego ale, Kiziadas ucieka, bo musi iść w swoich sprawach, to uciekaj, uciekaj, kita. Uciekaj, kita. Już poszła sobie. Cieszę się, że yy, pangę się z Państwem tutaj. Coś ten stream jakoś nie idzie. Nie wiem dlaczego. Live stream offline? No nie rozumiem co się dzieje. Widać mnie już, słychać? O, widać mnie już, słychać, opóźnienie się zrobiło duże. Nie wiem dlaczego, ale jest. Dobrze, proszę Państwa, witam jeszcze raz serdecznie. Kizia, chodź tutaj, Kizia. Kci, kci, kci. Tam nie wolno rozrabiać. No, poszła rozrabiać cikolwiek. Dzień dobry Państwu, chciałem na początku powiedzieć, że bardzo dobrze i, i raziłbym, aby Platforma na swoje konwencje zapraszała Ciągle pana Lecha Wałęsę, to on powie bardzo dużo, właśnie dobrego na temat platformy, oczywiście. Natomiast to jego dzisiejsze wystąpienie na temat pana Kornela Marowieckiego jest po prostu skandalem. To jest po prostu jeden wielki skandal. Tak nie można. Tak nie można po prostu. I tyle powiem, tym bardziej, że. Mówił to do to, to pana Grzegorza Schetyny, który jest przecież, był członkiem Solidarności Walczącej. To też bardzo ciekawe. Bardzo ciekawe. Także Lek Wałęsa, Wałęsa na konwencji POKO jest naprawdę jednym z, ciekawych, z ciekawszych pomysłów. Bardzo się cieszę. To tylko potwierdza, że Platforma nie chce, proszę Państwa, wygrać tych wyborów. Jej sprawa. Tak będzie. A przy okazji, obiecałem nie zwracać uwagi na hejterów i nie zwracam, ale powiem coś tylko. Dlatego, że mówiłem Państwu, że od pewnego czasu dostawałem dziwne maile, to już nawet pisałem, maile z adresem ambasady rosyjskiej w Oslo, różne rzeczy od pana, którego tu nie będę nazwiska wymieniał nawet na razie. I ten pan założył stronę na, w portalu jak to się nazywa? Zaraz, coś jak to się nazywa? Portal 24? Taki jest portal tutaj ja nawet nie pamiętam, jak się ten portal nazywa w tym momencie. O, w Salonie, w Salon24, czy Salon jakiś tam, nieważne. Mnie poświęcony jest ten portal. Pan obiecał, że będą publikować, bo mówi, będziemy publikować o mnie materiały, niech publikuje. Tam jest jakiś taki hejcik, mały hejcik w stosunku do mnie. Ciekawy jest ten portal, dlatego że Tamiar ja przy okazji, komentarze są też bardzo ciekawe niektóre. Niektóre fałsze tutaj wychodzą od razu, ale to nie chodzi o to. Po prostu temu panu żal mi się tego pana zrobiła, bo on po prostu potrzebuje wyświetleń. Więc jak znajdziecie na salonie 24, właśnie taki portal mnie poświęcony, który mnie hejtuje, opowiada bzdury, że ja mówię derdy więc zaczynam do swojej derdymałki. Ten pan wchodzi mi w tej chwili, ten pan wchodzi, a właśnie pani Moniko, bo do pani też pisze, wchodzi do, wchodzi w tej chwili no ten pan ma jakieś dziwne kompleksy, no ale ponieważ to się staje coraz dla mnie też postanowiłem, ponieważ tamta strona zawsze walczy z hejtem i natychmiast by się ktoś to zgłosił i tak dalej, no to Daniel podjął pewne kroki i tak się składa, że nie będziemy, że po zawiadomieniu policji, prokuratora prawdopodobnie zawiadomimy również, to już zostało zawiadomione, zawiadomimy pracodawcy, jakiego ma pracownika, niech będzie, nie nie szkodzi, nie można merytorycznie komentować, ale używając również mojego wizerunku bezprawnie, złośliwie. I dobrze, wiem, że ten pan tego słucha i zaraz to się pojawi u mnie w, w mailu, który idzie w spamy, bo niestety nie da się go całkowicie zablokować, ale ja te spamy używam i tak dalej, więc niech sobie robi co chce. Nie, ja się nie przejmuję, ja po prostu mówię. Poza tym żal mi tego pana. Naprawdę żal mi tego pana, niech on też ma te wyświetlenia, proszę państwa. I cały czas czekam na jego... Cały czas czekam, proszę pana, proszę państwa, na te materiały, które mają być o mnie opublikowane, rzekomo straszne, porażające, wręcz prawdziwe. Także zobaczymy, proszę państwa. Niech tak będzie. A biorę telefon z innego powodu, ponieważ jak wiadomo, dzisiaj, jak powiedziałem, yy, dzisiaj weryfikuję, yy, z 93 powiadomić. Tak, dlatego że ja wiem yy, już, wiem gdzie ten pan mieszka, jak się nazywa. Pan albo pani, jak się nazywa, to prawdopodobnie jest grupa dwóch, trzech osób, przynajmniej dwie mam namierzone i wiem, gdzie pracuję. Ale to nieważne. Mogę być świnia, mogę nie być świnia. Mnie to, powiem serdecznie, wisi mnie to. Ten pan zresztą uważa, że ja jestem w Polsce i to jest wszystko ściema. Dobra, niech tak będzie. A, jeszcze mnie straszył, że mnie namierzy. To jak mnie namierzy, to specjalnie ci bez VPN-u nadaję, więc niech zobaczy, gdzie jestem w takim razie. Proszę bardzo. No. Eee, niech, to, niech tak będzie. Mam to gdzieś. Ale dobra. Question and answer, którego dawno nie było, czyli pogadamy sobie trochę o wszystkim. Zaczniemy, proszę Państwa, zanim ja będę odpowiadał na Państwa pytania, to dostałem od kogoś, kto tutaj, proszę wybaczyć, mailem Verita, Verita Reporter dwa pytania. Mój Nick to Verita Reporter. Nie wiem, czy jest tutaj, czy nie jest. Mam nadzieję, że jest, bo bardzo ciekawe, bardzo ciekawe są tutaj rzeczy. Pierwsze. Pierwsze, zacznę od drugiego, bo pierwsze jest powiem szczerze, bardzo ciekawe i ona tym to rzeczywiście mało kto się na tym zastanawia. Czy według Pana niezależne ruchy i organizacje, które głoszą teorię o szkodliwości 5G, są inspirowane przez służby USA? Czy częstotliwości, których używa 5G, są lub były używane przez Amerykanów w ich systemach nasłuchowych lub w inny sposób? Proszę Pana, odpowiem Panu jedna, jedno. Te niezależne ruchy, w cudzysłowie, dobrze Pan napisał prawdopodobnie mogą być inspirowane przez różnych innych. Chodzi o to, żeby zablokować chińską wersję 5G. Ewidentnie. I ja się wcale temu nie dziwię. Czy były używane? Tak, proszę pana, były. LTL LT musi być używane. Więc to jest po prostu. Dość, to jest dość ciekawe, ale cały czas mówię, wybór szkodliwość 5G, moim zdaniem, nie, to nie chodzi o promieniowanie. Ja wiem, że wielu z Państwa się ze mną nie zgodzi. Cały czas mówię, bo jest wszystko jedno, czy Państwo strzelą jedną kulą w głowę, czy dwoma. Niestety w takim świecie już żyjemy. Moim zdaniem chodzi głównie o to, aby to było pod, y, możliwe do kontroli przez społeczeństwo, a w wypadku wprowadzenia systemów chińskich 5G, to proszę mi wybaczyć, ja już wolę jednak systemy pochodzące z krajów demokratycznych. Niewątpliwie na tej zasadzie to się dzieje. My tego nie unikniemy. Problemem 5G jest internet rzeczy. Ten internet rzeczy wyszedł ze Stanów Zjednoczonych. Y Przypuszczam, że Amerykanie, czyli te inne częstotliwości i tak dalej, używają zupełnie innych systemów, używają, używają już zupełnie nowszej technologii, bo to zawsze tak jest, skoro mają zupełnie inną technologię już. Skoro to jest dostępne dla ludności, ewentualnie są to wszystko dostosowane do ich rzeczy. Prawdopodobnie Chińczycy z Huawei'em również chcą wejść właśnie w to, co pan pisze, przez te częstotliwości, których używa 5G, które używane są przez 5G i które używane są przez amerykańskie właśnie kanały i systemy satelitarne. To się naprawdę jest dość mocno, to chyba, chyba o to chodzi. Przy czym ja jeszcze raz powtarzam, ja bym nie chciał. Ja bym nie chciał, proszę Państwa, aby, abyśmy się opierali na Chińczykach, ze względu na to, że wykorzystanie tego przez stronę chińską i przez chińskie służby czy przez chińskie władze będzie wręcz nieludzkie, bo oni w sposób nieludzki traktują ludzi masowo. Zdwojga złego to już jednak wolę kraj demokratyczny, który ma jednak pewne hamulce. Bo nie wiem, czy państwo wiecie, że jednak żeby przed sądem stanę, żeby dowód był, żeby to było dowodem przed sądem, sędzia musi dopuścić. Wielokrotnie i wszystkie sprawy szpiegowskie, jakie się rozwiązuje. To jest coś takiego, że człowiek wie, my mamy dowody, tylko te dowody często są zdobyte w nielegalnie, czyli bez wyroku sądowego, i trzeba teraz po prostu stworzyć taką sytuację, w której ten wyrok sądowy, w który ten bez zezwolenia sądowego, że kiedy ten sąd da odpowiednią zgodę. I tak prawdopodobnie będzie przed 5G. Ja jeszcze raz wzywam państwa do naprawdę do kontroli, absolutnej kontroli, to akurat przy okładzie Pegasusa, do stworzenia naprawdę prawnych, społecznych, prawnych barier może nawet konstytucyjnych, które, y, które po prostu będą hamulcami dla władzy. Każdej władzy, bez względu na to, czy to będzie władza Stanów Zjednoczonych, Francji czy w Polsce, czy to będzie władza partyjna czy bezpartyjna, y, trzeba stworzyć hamulce. Inaczej się nie da. Inaczej naprawdę przegraliśmy i służby będą z nami robiły, co chciały. Po to, że one coś się dowiedzą, coś się nie dowiedzą, pali chrześć, niech wiedzą, skoro nie mogą tego wykorzystać, to niech sobie wiedzą, że trzeba, mam coś do ukrycia, po prostu. To nie interesuje. fra ta właśnie się zaczęła. Drugie pytanie. Czyli pierwsze tutaj. Czy w przypadku nagłego ataku Chin na Rosję, kraje NATO mają procedurę, która zakłada obronę Rosji w takim przypadku? Oczywiście byłoby to bardziej w interesie krajów europejskich niż USA. Lepiej granicie z Rosją niż z Chinami. Jeśli takiej procedury nie ma, to czy według pana powinna być przecież przygotowana również w porozumieniu z Rosją? Pytanie jest bardzo ciekawe. Proszę pana, jeśli jest taka procedura. To jest ona nieoficjalna. Oficjalnie nigdy nie słyszałem o czymś takim. Być może na jakichś tam szczeblach, może ja, nie mam dojścia, może ja nie mam dojścia do tych informacji, które może są gdzieś tam w sztabach, nawet polskich, ale sam jestem ciekaw, co by było w tym momencie. Przy czym nie mogę się zgodzić, że leży to bardziej w interesie krajów europejskich niż USA. Nie, proszę pana, każdy atak Chin na Rosję i odwrotnie spowoduje ze strony Ameryki reakcję łańcuchową. To nie będzie taki miły atak, jak się nam po prostu wydaje. To może dojść do ogromnej wojny, więc prawdopodobnie jakieś procedury w tym wypadku są. Tylko czy procedury obrony Rosji, czy procedury na, nie wiem, podwyższonej gotowości na wypadek takiej wojny? Tego nie wiem. Przypuszczam jednak, że na wypadek, że to chodzi o to, chodzi, że, że wzmożenie procedur obronnych samego NATO, a nie obrony Rosji, niestety. Jeśli jesteśmy w tej chwili chyba troszeczkę na krawędzi, już, ponieważ Chińczycy, Chińczycy to jest rzeczywiście, jak wczoraj słyszałem pewnego profesora, bardzo mądrze mówił zresztą, że jest to jakby trzeci renesans i Chińczycy chcą zrobić coś, co w skali świata jest niespotykane, a mianowicie stworzyć pojęcie, Narodu, czy jak oni powiedzieli, renesans narodu chińskiego, ale dotyczy to także tych yy, mniejszości i dotyczy to także tych Chińczyków, tak zwanej diaspory chińskiej na świecie. A więc, siłą rzeczy, będą musieli Chińczycy w sposób każdy, głównie wywiadowczy, oddziaływać na swoje, na chińskie mniejszości, w, również na terenie USA, jak i w innych krajów NATO, jak i innych krajów NATO. Yy, i Oczywiście dotyczy to w tym momencie Rosji, jak to Rosja wykorzysta, ponieważ Rosja, czyli Kreml, również obawia się prawdopodobnie rywalizacji ze strony chińskiej, tym bardziej, że ma na granicy również Koreę Północną, która jest w rezultacie pewnego rodzaju straszakiem Chin. Prawda? W tej zasadzie. Uważam zresztą, że bardzo dobrze by było na rozmowach, w rozmowach Rosja-NATO przygotować takie procedury. Tylko, że jeśli zrobi się to oficjalnie, proszę państwa, to w tym momencie ciekawa będzie reakcja Chińczyków, prawda? No nie będzie ona miła, prawda? koń Chiny nigdy nikogo nie zaatakowały. Oj, proszę pana, dlaczego pan mówi nigdy? Ja pamiętam, jak Chiny zaatakowały Wietnam w, w latach 70. Jak to nie? Nigdy nikogo nie zaatakowały? Tak jest pan pewien? A były wojny rosyjskie w latach 60-70 na granicy, gdzie Rosjanie po raz pierwszy mówiono, że działa laserowego, oni chyba gradów użyli dość wtedy potężnie. Więc niech pan nie mówi, że Chińczycy są taki wspaniały, że no no wiedziała się za nie koniec Polski. Proszę poczytać sobie tę historii. A pan myśli, że ataki ekonomiczne, które się dzieją ciągle, to w Chiny to jest taka miła droga? Im po to jest potrzebny jedwabny szlak. Właśnie. Więc proszę nie mówić takich rzeczy. Proszę nie mówić takich rzeczy. No wojna z Indiami, nie, nie, tam już niektórzy, no dobrze, a Chiny, niektórzy miłośników Chin, proszę, żeby sobie poszli do Chin. Pojechali do Chin i pytam się, się o Chin, czy jakbyście mieli możliwość dobrej pracy, naprawdę dobrej pracy, to gdzie byście chcieli pracować? Taka sama ilość pracy. W Chinach czy w Stanach Zjednoczonych? Powiedzmy do. No. A Tybet, a Hongkong, a inne rzeczy. A Korea, a różne, no o właśnie przykład, że gdyby przecież wojna koreańska została przez Amerykanów przegrana tylko dzięki interwencji Chińczyków i to ogromnej armii chińskiej, która tam weszła, no bądźmy szczerzy, to jest w tej chwili no, no. Ale Chiny, Michał en, Chiny mówią o Tybecie. Ten renesans ma dostarczyć również narodów tybetańskich po prostu, czyli chodzi o pewnego rodzaju anglajsza, chodzi o ten anglajsza haltung typowy na nich wszystkich. Także pytania są ciekawe. Jeszcze raz powtórzę, powinno być to przygotowane, być może ta NATO i Rosja powinny raczej przygotować pewne porozumienie w takim wypadku między sobą, tylko że Przygotowanie takiego porozumienia wywoła raczej wątpię, raczej wcześniej z inwigilacją. Problemem komputerów jest problem komunikacji. Pro, ko, sieć 5G musi zrozumieć pojęcia, y, pojęcia abstrakcyjne typu szczęście. Nie da się tego, a w tej chwili to nie potrafi rozumieć. Nie panie człowieka, nie umożliwia kontroli umysłu, przynajmniej na razie. No. no. Co mamy? Polska oczami Chińczyków to kolejny Tybet? W pewnym sensie, panie Filipie. W pewnym sensie im po prostu chodzi o ekspansję ekonomiczną, a ja jeszcze raz powtarzam, my nic z tej współpracy z Chińczykami nie będziemy mieli i mieć nie będziemy. Oni zainwestowali w Polsce w trzy fabryki, w tym jedna tych elektro, jakichś tam takich różnych rzeczy. Proszę państwa, oni chcą pracowników ściągać z Ukrainy za 1700 zł. Pomyślcie, bo oni wiedzą, że Polacy są za drodzy. Panie Piotrze, czy w Rosji służby też korzystają z usług firm zagranicznych, czy tylko wyłącznie te rodzime firmy ze względu bezpieczeństwa? Jak doszło do rozpoznania siatki szpiegu z ambasady FR? Mojej? Ze mną? Nie, to nie była służba techniczna. O tym w swoim czasie powiem. Nie, to, to była pewnego rodzaju. Zaraz dobrze powiem. powiem. Najpierw pierwsza część pytania, Rokaks. Pierwsza rzecz, nie, raczej nie korzystają z firm zagranicznych. Jeśli tak, to jest to bardzo kontrolowane. Korzystają z film swoich. Co więcej, również sami takie firmy tworzą i budują i robią. No. I robią w różnych celach, zarówno w celach wywiadowczych, w celach ofensywnych, jak i w celach defensywnych. Jeżeli potrzeba, to korzystają ze swoich. I to nie jest tak, jak się u nas wydaje. Natomiast jak doszło do rozpoznania siatki śpiegu zamknięcia? ambasadę FR. No cóż, no, no jak doszło. No, trzeba było się po siebie podstawić jako oferenta i, i kupili to, no. mówiąc w skrócie. No. no właśnie. A co Indie na temat ewentualnej wojny Chin z Rosją lub USA? Grzegorz Kędzierski, nie wiem. To właśnie nikt sobie, nikt się nie zastanawia. Prawdopodobnie w poszczególnych krajach istnieją, Indie nie są członkiem NATO przecież. W poszczególnych krajach istnieją określone Procedury, nawet jeżeli Rosja musi mieć takie procedury, tak samo i NATO musi mieć takie procedury, one każdy ma oddzielnie. Natomiast bardzo ciekawe jest właśnie to, właśnie to co będzie wtedy, co zrobią Indie i co zrobi Pakistan. Dlatego ja mówię, że jakikolwiek atak na Chiny, Chin na Rosję, czy Rosji na Chiny, czy USA na Chiny, czy Chiny na USA, to skończy się naprawdę globalną wojną. I to wojną z użyciem jądrowych, bo, w, bo wtedy Hindusi wykorzystają albo Pakistańczycy wykorzystają okazję i też puszczą swój arsenał atomowy, a Korea Północna prawdopodobnie detonując połowę siebie, zdetonuje całą Koreę Południową. To jest ten problem. No chodź, Kita, chodź, to coś tam się stało. Chodź, coś ona miał, czy nie wiem do czego miał, czy no, choć, choć, chodź, nie bój się, coś miał, czy poszła gdzieś. Także widzicie Państwo, yy, tak to wygląda. Hmm. Co mamy dalej? Nie, zaraz. No dobra, już nie obrażajcie się, tutaj już się wszyscy obrażają. Filip Konopi, chodzi o ten wczorajszy PPL, już pan mnie pytał o to, czy ja to poruszę. Nie chcę tego poruszać. Powiem dlaczego. Dlatego, że ja właściwie zapłaciłem za to, że to świadczy o tych polskich służbach. To świadczy generalnie o różnicy, o tym, że, AB, że CBA się uważa za polską podstawową służbę wywiadowczą, kontrwywiadowczą, a przede wszystkim służbę policyjną. Tak nie może być. Tak nie może być, proszę Państwa. Ten program pokazywał, pokazywał również i to jest prawda całkowitą neutralizację ABW na jego własnym terenie. Na to też nie można pozwolić. Ja powiem wprost: tak się złożyło, że ja pracując w, dla PWPW jako ten jeden z tych w tym procesie rekrutacyjnym, ja się zajmowałem tam sprawdzając. Rzeczywiście zdarzyło mi się wykryć parę podsyłanych poza wiedzą wszystkich, bo jest bez sensu troszeczkę źródeł moim zdaniem CBA, głównie, trochę wojska, i żeby to oni jeszcze byli przygotowani merytorycznie do pracy, które aplikują. Nie. Nie, niestety nie, proszę Państwa. Tak, zgodzę się z panem, panie Krzysztofie. Kałasz, pan mi o to pytał, że polskie służby praktycznie przestały istnieć po rozwaleniu ułop. Tak, a w tej chwili są to je tylko i wyłącznie służby policyjno-fiskalne, i to jest największy problem. To są służby policyjno-fiskalne, tylko jedynie tutaj się nie rozumieją, oni nie rozumieją kontrwywiadzień. Tutaj nikt nie wie, co to znaczy neutralizacja szpiegów. Dla nich to jest wszystko pójść do prokuratora, zamknąć gaz, pała, pała, gaz i nic z tego nie wychodzi. To jest coś przerażającego, proszę Państwa. Tak nie mogą działać służby. A tak notabene to. Nie słyszałem w żadnej tej całej kampanii. Nie, proszę Państwa, to nie jest takie ściśle tajne. Nie do końca. Co jest tajne, to jest tajne. No. Czy uważa Pan, że jakiś układ z Iranem, bilateralny lub jest jedynym sposobem rozwiązania problemów na Bliskim Wschodzie, czy jest to głębszy problem związany z Afganistanem i Pakistanem? Głębszy problem. To nie jest tak. To jeszcze trzeba wziąć pod uwagę cały, całą tą sytuację w krajach arabskich na Bliskim Wschodzie, bardzo cienką. Układ z Iranem, czy rozwiąże cokolwiek nie wiem, czy jest możliwy układ z Iranem. Powiedziałem, Iran staje się również ofiarą, ofiarą walki trzech mocarstw, z czego Rosja i Chińczycy bardzo mocno, mocno inwestowali w Iran. Bardzo mocno inwestowali w Iran po prostu właśnie. Dobrze, co mamy? Ciekawa jestem, czy ktoś pamięta, co to jest Zegar Zagłady, jaką u jest obecnie nastawiony. Kronikarz, właśnie. Zegar Zagłady, to co nastawiano w czasach zimnej wojny, kiedy była doktryna Mady, to mm, on był tam za pięć, w tej chwili jest za minutę. Zegar Zagłady można sobie dokładnie obejrzeć, od tego się zaczyna chyba film The Watchers. Nie, nie, jak to się nazywa? Watchers, czy jak to było po polsku? Ten według komiksu, świetny zresztą film, notabene. Jak wytłumaczyć taki rozwój Chiny? Chyba tylko nowoczesnym przemysłu, a gdzie? Wiesław Palar. Wytłumaczyć to jest bardzo mądra sprawa, której nikt nie zwrócił uwagi, bo wszyscy byli zajęci rozwalaniem murów berlińskiego, innymi sprawami i tak dalej. Natomiast jak już ja wczoraj powiedziałem, był Tiananmen. To jest początek Chińczyków. Chińczycy wchodząc z pieniędzmi, wchodzili w technologię. Po prostu wchodzili w technologię. No i właśnie, i oni te technologie mają, oczywiście. Krzysztof K., nie, nie mamy takich służb, jestem pewien. Watchman, strażnicy, brawo. Tak, Watchman, nie Watchers, Watchman, brawo, brawo. I tam jest zegar zagłada na samym początku. Nie, pan minister, odpowiada na pytanie, powiedział, że to, co on robi w służbach wojskowych, to dopiero początek naprawy służb specjalnych. Ponika Brezdem, tak. Powiedział, no to początek, tak, tylko dziękuję za taką naprawę. Proszę Państwa, ja dowiedziałem się nawet nie niedawno wczoraj z Ergony źródeł, że część, duża część służb specjalnych uważa mnie za rosyjskiego agenta. Wiecie Państwo, jest to trochę przykre. Dobrze, poczekajcie chwilę. Ja mam ochotę to dzisiaj podrzeć po tym, co usłyszałem, proszę Państwa, proszę wybaczyć, ale dowiedziałem się, że jestem uważany za rosyjskiego agenta, w ogóle generalnie. Co jest dla mnie uwłaczające, jeżeli agenci mówią rosyjscy agenci, mówią o mnie rosyjski agent. Więc radziłbym po prostu się zastanowić. Proszę Państwa, to jest list. Takich listów jest, powiedzmy, sześć. Przezłego premiera, więc to pewnie jestem rosyjski ten, bo to przez prezesa Rady Ministrów wtedy był Jerzy Buzek, podpisany osobiście do mnie, Urząd Ochrony Państwa, Zarząd od Wywiadu, major, pan major Piotr Wroński, Warszawa 2001-27, po prostu prezes Rady Ministrów Rzeczpospolitej Polskiej, Jerzy Buzek. Szanowny panie majorze, w imieniu rządu Rzeczpospolitej Polskiej i swoim własnym gratuluję panu wielkiego sukcesu zawodowego, jakim jest czynny udział w rozpoznaniu. Idę do u dokumentowania wrogich w Polsce działań prowadzonych przez obce służby specjalne. Dzięki Pańskiemu osobistemu zaangażowaniu i profesjonalizmowi ujawniono realizowaną terenie RP, złożoną operację obcego wywiadu wymierzoną przeciwko żywotnym interesom RP. W konsekwencji konwiatu uobsparaliżował w trudnym do przecenienia wymiarze działalność obcej służby wywiadowczej, stosując stosujące wyjątkowo wyrafinowane oraz agresywne formy aktywności. Życzę dalszych sukcesów służby oczyźnie. Składam Panu serdeczne wyrazy podziękowania. Tu jest jeszcze o NATO trochę bla, bla, bla. Prezes Rady Ministrów Jerzy Buzek, proszę Państwa. Takich listów to, ponieważ ja tą sprawę zacząłem od początku do końca, Elohark, słuchaj, czyli ja to po prostu zostałem, czyli ja to po prostu wymyśliłem, napisałem. Potem przyszedł do mnie jeden kolega, który mnie obstawił, bo od początku pozostałe listy dostali oczywiście szefowie i, i też bardzo dobrze, że oni to zatwierdzali i i jeszcze jeden oficer, który przyszedł na końcu i siedział w samochodzie. Też dostał na wszelki wypadek, ale on musiał dostać, także nieważne. Trudno, żeby go dostał. Wręczał mi to zresztą minister Połubicki. Było to zaskakujące, dla mnie mocno, bo byłem chyba jedynym człowiekiem z życiorysem zapisanym służby bezpieczeństwa, któremu minister Połubicki uścisnął rękę. No nieważne. Pali sześć. Ale ja jestem ruskim szpiegiem, proszę państwa. Tak, jestem. Bardzo dobrze. Dlatego powiedziałem, ja nie chcę mieć z nimi do czynienia, nic, a ci, którzy tak mówią, szefowie polskich służb specjalnych, może by się zastanowili, kogo mianują na stanowiska na przykład szefów różnych odważnych oddziałów i poszukali w dokumentach. Także mam ochotę to podrzeć, proszę Państwa, bo to jest dla mnie bla bla, bla 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 bla, bla 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 bla, nic nieznaczące, bla bla, wylądowałem. Za to mi właśnie zabrali emeryturę. On no, tak to wygląda. No. Gdzieś jeszcze mam, czy mam, czy nie mam? Gdzieś mam nominację na pułkownika, ale ją chyba. O, tu mam jeszcze. Prezes Rady Ministrów pianował mnie na stopnie. Pułkownika. He! Pan go sześć. Wtedy byłem majorem. W 1000. W roku dostałem pod pułkownika, wtedy. Później. Niech będzie. Yy, właśnie. No i cóż. I tak to się właśnie po prostu co dzieje. Yy, Racjo 6. Co pan myślał o dzisiejszych słowach o Morawieckim? Powiedziałem wprost że jest to dla mnie świństwo. Po prostu świństwo. Jak Państwo wiecie, ja nie hejtuję i nie zajmuję się krytykowaniem byłego prezydenta Lecha Wałęsy w sposób taki, jak to robią wszyscy, ale jest to cio. Jest to dla mnie po prostu... Po pierwsze, to wszystko jest nieprawda, co powiedział pan Wałęsa o panu Morawieckim. Po drugie, to może panu Wałęsie się tak wydaje, po trzecie, unikałbym takich słów, jakich użył pan Wałęsa. A po czwarte, na sali był chyba przewodniczący PO Grzegorz Ketyna, który był w Solidarności walczącej razem z Kornelem Morawieckim. W związku świętej pamięci Kornel, Kornel Morawiecki Świętej Pamięci Kornel Morawiecki był rzeczywiście człowiekiem, jakim był. Być może był trochę naiwny, to już mówiłem Państwu, może to się paru rzeczy nie udało. Moim zdaniem, nie miał do nosa do ludzi, a moim zdaniem łatwiej było mu działać w opozycji. Miał konkretnego wroga, ale w momencie, w którym się to wszystko skończyło i kiedy już tu była Polska, to prawdopodobnie potrafił sobie zupełnie poradzić również z niektórymi swoimi towarzyszami walki. Ale nieważne. Właśnie. Menupis, ja nie zniechęcam ludzi do Konfederacji. Czy ja to powiedziałem? Dlaczego pan tak uważa? Że przestańcie. Ja nie. Ja po prostu to, że ja krytykuję Kornela Murawieckiego, no to nie koronel, przepraszam, to, że ja korwina Mika krytykuję, bo krytykuję. I już. Po prostu. I już. No. Joe Surveyorel, natomiast kim są ci, którzy byli brawo? Ja przypominam, że w roku 90, jak ja bym to powiedział o Wałęsie co dzisiaj, to byście państwo mnie powiesili na pierwszej latarni. No. No, no, no tak, Piotkiem, jaki jest, taki jest, ale nieważne, a to się przerzuca na całą klasę polityczną. Mamy system, jaki mamy. Dąta. I niestety. Ja bym na przykład nie chciał, żeby był w Sejmie akurat pan JKM. Nie chcę. Po prostu nie chcę. Sam mówię, że Konfederacja jest potrzebna, jest potrzebna i już. No. Nie oglądałem tego spotu, nie miałem czasu, nie oglądam wszystko. Te sprawy pokazane, pokazane również brak zagospodarowania oficerów, nie tylko służb niespecjalnych, ale również policji, broru, których wykorzystuje się w sposób instrumentalny. Tak, to raczej, tak, to się zgadza. To się zgadza. Nie ma żadnego takiego. Tym bardziej, że jest w Polsce niestety taka praktyka: przychodzi nowa zmiana, czyścić wszystko i wszystkich. No i już ja, skoro pan, jeden z panów ministrów od służb specjalnych uważa, że największym sukcesem jest to, że nie ma tam już żadnego funkcjon byłego funkcjonariusza SB, no to bardzo dobrze, bardzo się cieszę. No, bardzo się cieszę, jeżeli to ma być jedyny sukces. No bardzo dobrze. Tylko gdyby nie ten jeden funkcjonariusz SB nigdy w życiu nie rozwaliby rezydentury ruskiej, to muszą powiedzieć. Bez względu na to, co chcą, usiłowali to zmontować, nawet w różny sposób i nie udało się. Bo to ja ryzykowałem. I ja zaryzykowałem, i ja za to płacę również emeryturą, bo za to mi emeryturę zabrali. Za to, że śmiałem ruszyć kochanych ruskich. I jeżeli się przyjrzymy autorom ustawy i tych zapisów, tych cichych autorów, tych, których nie ma, to dopiero zobaczycie, że to zastanówcie się. I tam mam pytanie, czy wśród tych autorów nie ma przypadkiem kogoś, kto w jednym z miast wojewódzkich był fryzjerem, a jego dziadek zmienił sobie nazwisko na arystokratyczne, a jego, zdaje się, dziadek przyjechał jako sierżant NKWD i zrobił się Polakiem, tak? No więc widzicie państwo. I teraz się zdziwicie, dlaczego ja popieram PiS. Mimo wszystko. Mimo wszystko, ponieważ... Pisie jest bardzo wielu mądrych ludzi, i mam nadzieję, że ci mądrzy ludzie dojdą do władzy i pozbędą się całej tej szarańczy po wyborach. Bo jeżeli nie, to pis nie ma szans. To pis w ciągu roku, półtora upadnie całkowicie i bardzo boleśnie. Mam prawo. No. No. Czy słyszał pan o czymś takim jak znamienie znamie Bestii, które nie będziemy mogli ani kup, nic kupić? Nic... Dlaczego my nie możemy nic kupić? Nic ja słyszałem o tym. To nie jest mnie, tylko dlaczego nic kupić? Nic to w Biblii jest o tym, ale co to ma wspólnego z tym? No. Jak wyjaśnić fakt, że gdy przemawia, bo to nie klaskał pan Skarbysz? Ja nie wiem, jakie są stosunki w pro, ale po panu Neumanie widzę, że są bardzo ciekawe. No ta ja nie wiem, dlaczego posunęli tego pana Neumana. Przecież on prawdę powiedział. Kochani, prawdę powiedział. Dlatego, że oni tak o nas myślą. Wszystkie te partie. Dzisiejsza kawa na ławę. Naprawdę. Najlepszy chyba był występ tego człowieka z konfederacji, chociaż on troszeczkę nie za bardzo się uważa za korwinistów. A ja, proszę Państwa, po tej kawie na ławie napisałem dzisiaj. U siebie na Facebooku, proszę Państwa, napisałem dzisiaj coś takiego. O, kawa na ławę. Mam cztery postulaty wyborcze, które mogą być programem czegoś, gdybym to coś założył. Jeden, podatki premiujące promieniają, ludzi i ich inicjatywę. Dwa, przestańcie traktować przedsiębiorców i ludzi z inicjatywą jak bandytów i złodziei. Trzy, dajcie ludziom zarobić. Cztery, przestańcie wpieprzać się we wszystko i poważnie zadbajcie o bezpieczeństwo kraju. Tylko tyle. Ale tego nie było w kawie na ławie, proszę państwa. Nie było, bo nie mogło być. Nie mogło być w kawie na ławie, bo tam siedzieli politycy, którzy zajmowali się dyskusją samymi z sobą. O tych głupich ludziach, ludziach, których po prostu, o tych ludziach wszystkich, którzy przychodzą, czasami wrzucają coś do urny i bardzo dobrze, że wrzucają. Już. Panie Piotrze, kiedyś o Pana o opracowaniu w sprawie afery Orlenu. To nie było w sprawie afery Orlenu, to było czym innym, ale to był wcześniejszy raport. Trudny dość raport, bo to był wcześniejszy raport, proszę Państwa, poświęcony poświęcony, w jaki sposób Rosjanie chcą, udając za granicę, zmonopolizować Petrochemię Płocką w tej prywatyzacji. I ja potem fragmenty tego, ten raport zniknął, to było za pierwszego SLD, on gdzieś mi zniknął, bo mi go zabrano. I ja potem fragmenty w szaferze Orlenu słyszałem tego raportu, no nieważne, takie rzeczy też się robiło kiedyś, teraz już nie, Pytanie. Panie Piotrze, dzisiejsi ludzie ze służb podawiły rozwali ten tak dolegał jak to zrobił pan, czy trzęsą się przed kaleruskimi Krzysztofka. K. Moim zdaniem się trzęsą. A czy potrafiliby? Być może tak, tam też są zdolni ludzie, tylko po prostu chodzi mi o to, że tych zdolnych ludzi. Tak jak trzyma się, jak ktoś coś znajdzie i powie prawdę, no to go wyrzucą. To jest prawda. Czy coś jest złego w tym, by taki słuchak PWPW, Energo pracowalne etaty, bo etatek po gdzieś inaczej, czy nie powinni tam pracować? Krzysztof Szymczak, nie, nie jest to złego. Powinni. Tylko to się robi inaczej na świecie. To się bierze prezesa i się prosi prezesa. I tak i wtedy. On przechodzi tą rekrutację i tak dalej, ale jeżeli przychodzi człowiek, który jest z wykształcenia, powiedzmy, dziwnym żadnym i ma pracować w dziale Typowo technicznym, wymagających umiejętności, na przykład drukarskich, i pytane o to, nic nie wie, a pytane o legendę, pytane o życiorys, i tak dalej, plącze się ja tam natychmiast, to niech on się cieszy, że on tam nie pracuje, bo natychmiast go rozpoznają skąd on jest. Tu o to chodzi, proszę Państwa. Mówiąc prosto, jeżeli się ktoś chce że w dziale, gdzie się robi pieniędzy, to się bierze drukarza z wykształceniem poligraficznym, człowieka, i się tam go wpuszcza. Przygotowuje się merytorycznie. A on nie jest, a oni nie byli przygotowani merytorycznie. Rozumiecie państwo? I dlatego uważam, że w ten, nie w ten sposób. Nie w ten sposób. I nie w taki sposób, żeby się ludziom groziło, że ja jestem ze służb, że ja mogę wszystko, bo to nie są już te czasy. To już nie to są te, te czasy, proszę państwa. No, no kładźcie tam, kita, już. Przyszłaś to kładźcie na panu prezesie. Kładźcie na prezesie Rady Ministrów już, bo porwę to zaraz. Kładzie, nie, ona nie chce. Dobrze. Yy, no. Tak to mniej więcej wygląda. W tarnowskich azotach Rusty też chcieli dać być większościowy pakiet, ale dyrektor załogował ten deal jakiś czas potem. No. Z politykami jak pieluchami często zmieniaj, bo inaczej pachną, zgadza się. Dlaczego nie piętnuje pan grzechów kościoła jego wyzdawców, Paulinda? Zaraz przepraszam, ja nie, nie mówię o kościele jako takim, bo ja do niego nie należę, więc to jest to innego. Ja mówię po prostu o chrześcijaństwie i roli kościoła w utrzymaniu dziedzictwa polskiego, które historycznie jest bardzo duże. Dlaczego mam nie piętnować? Piętnowałem przecież, jeżeli chodzi o pedofilię i tak dalej. Poza tym, jakie te według pani są te grzechy kościoła? Proszę mi wymienić, jakie są. Jak marzeń zastępcy kontrwywiadu byłyby wybieralne przez szefa służby czy w ramach jakiegoś wysłuchania przez komisję do Przede wszystkim zastępcy, znaczy zastępcy głównego szefa służb, czyli kontrwywiadu powinien to być oficer z odpowiednim stażem. Też wysłuch komisja, może być wysłuchanie komisji. To mieli, mają być stali urzędnicy, którzy nie będą yy, mieli prawa kandydowania, ani prawa, ani biernego, ani czynnego prawa wyborczego poza wyborami prezydenckimi, tylko i nigdy nie należeli do żadnej kompniętej partii politycznej. Dlaczego pan uważa, że Konfederacja to korwiniści? Przecież ten sojusz bardzo różni środowisk, który połączy, by mieli jakikolwiek szanse. Krzysztof Szymczak, a dlaczego wszyscy uważają, że zło, czy wszyscy antypisowcy uważają, że złe pochodzi z PiSu, kiedy ja uważam, że najwięcej zła i najwięcej różnych rzeczy. A propos pana, pana Basiaka, czy jak on tam się nazywa, Banacha, do Banasia, pana Banasia, to zaraz coś też jeszcze powiem, a kiedy to pochodzi na przykład z tak zwanej ze stronnictwa Ziobry i stronnictwa Gowina. Tak samo. Jest jakiś. Jest taki pakt wyborczy, jaki jest. I, ten, i bez względu na to, czy to nie są korwiniści, czy nie, Korwin, na Korwin Mikke też wejdzie i też będzie to mówił. I to wpływa na Konfederację. A ja od Konfederacji chciałbym naprawdę usłyszeć prawdę na temat ich polityki gospodarczej. Bo co to jest mówienie, jak nie Amerykanie, to my, jak nie Amerykanie, to Rosjanie. To nie o to chodzi. Ja już wprost mówiłem, trzeba być bardzo pragmatycznym, również w stosunku do Rosji, ale żeby być pragmatycznym, to lepiej być w trójkącie, na przykład amery, amery, my Amerykanie i wciągnąć w to Niemców. Wtedy można być pragmatycznym wobec Rosji. To jest pewna rodzaj polityki zagranicznej, do powinniśmy dążyć, plus wyrwanie od Rosji Białorusi, no, na przykład. Ale ja tego nie usłyszę od nich. Co pan myśli o UFO na nagraniach pilotów, amerykańska y, armia odpierdza audencyzm filmów. Zresztą z tym UFO, to też jest tak, pojawił się film pod tytułem, jak on się nazywa, projekt Blue Book chyba, o Chynku i tam są takie różne, tam jest też taka organizacja armijna, trochę ujawniają tych, ale no całkiem możliwe, wszystko jest możliwe, proszę Państwa, nie mówię, że nie. Ale ja osobiście UFO nie widziałem. Na razie siedzę mocno na ziemi. Przepraszam. Co mamy? Wada Kościoła, zbytnia uległość władzy i poprawności politycznej. Yy, Michał N., yy, Kościół ulega władzy? Nie. To władza ulega głównie Kościołowi, to jest raz i zbytnia i na jedną z większych wad jest, jest tolerowanie faryzeuszostwa i pozwolenie na to, by wykorzystać ołtarz dla celów politycznych, przez wszystkie partie polityczne, jakie tu są, nawet te, które im zaprzeczają Kościołowi. No, po prostu. Krzysztof Kahn, z niczego nie jestem dumny i dlatego, bo mi zabrali mi emeryturę. Nie miałem sukcesu. A jeśli chodzi o pana Banasia, to uważam, że ten PiS nie tak łatwo będzie zakręcić tą sprawę, bo proszę zauważyć, nie wierzę osobiście, żeby nie wiedział, kim jest ten człowiek z Krakowa, który naprawdę ma w Krakowie niezłe układy i robi co chce. To jest raz. Uważam proszę Państwa również, że... Ochroniarzami tego człowieka są generalnie obywatele Ukrainy i prawdopodobnie z rosyjskiego specnazu, to też o czym świadczy, prawda? Właśnie. Jakich ludzi, jakich ludzi werbowano do betki? To, 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 to zależy, no, kto tam szedł, to, to nie wiem, no przede wszystkim spostrzegawczych, nie się w oczy, różnych takich, no. To wszystko jest, nie wszyscy się wszędzie nadają, no. Myśli pan, że Niemcy odeszliby od polityki prorosyjskiej, czy o kosztem był Nord Stream 2? Marek, a tak myślę. Niemcy są pragmatyczni. W momencie, kiedy zobaczyliby, co się szykuje im w środku, musieliby do tego dołączyć. Wtedy my byśmy podyktowali nasze, troszeczkę nasze warunki. A to bardzo łatwo jest po prostu zrobić. I musieliby to tutaj robić. I my i wtedy, wtedy możemy rozmawiać z Rosją. Z naszej pozycji no, zawsze usłyszymy, jak się rozmawia z Rosją. Czy powinien być parytet dla LGBT w Sejmie, Marlinda? Nie, jaki parytet? W ogóle nie powinno być żadnych parytetów. Proszę pana, proszę panią, w Sejmie powinni być ludzie mądrzy, inteligentni, uczciwi. I nieważne, czy oni są mężczyznami, kobietami, czy czymś tam jeszcze, czy z UFO pochodzą. Mają być patriotami i tak dalej, i tak dalej. być patriotami, muszą być, mają być patriotami, mają być uczciwi i mają być. No. Krzysztof K., nie wiem. Wiem, że to coś o czymś świadczy. W każdym razie dobrze wiedział, że tam jest to, i ukrycie się tutaj na tym skanefu to jest, to jest tragedia. Ukrycie się, przepraszam, na tej on, wzięcie uroku bezpłatnego z to jest tragedia. Tym bardziej, że dla zdrowia społecznego, proszę Państwa, byłaby byłoby o wiele lepiej dla zdrowia politycznego, gdyby na przykład takie funkcje jak ma prezesniku przypadały zawsze komuś, kto jest w opozycji. No ale to już inna sprawa, to jest też ideał, a u nas się tego nie da. Karol Narodowiec. Panie Piotrze, Trump dał wizy po to, aby policja by miała gdzie uciekać. Być może. Zauważył Pan, że przez cały okres, się nie najrazu prawdziwe reformy policji od Komendy Miejskiej do Komendy Głównej, czy policja ma takie pamięć, że się boją? Jaka policja papiery na polityków? Boże, to nie o to chodzi. Nikt nie robił reformy służb, też nie robiono żadnej. Poza rozwaleniem łopu i zrobieniem dereformy służb po prostu. U nas nikt nie potrafi zrobić. U nas każe się reformę służb robić, reformujemy się, niech Wydział Ogólny przedstawi plan reformy. Oni reformują sami siebie w ten sposób, że wyrzucają operacyjne. Nie, nieprawda. To są wieczne eksperymenty i synekury dla znajomych, bo może on coś znajdzie. W ogóle w tej chwili w Polsce tak zwane służby policyjno-fiskalne uważa się za wywiad, kontrwywiad, za wszystko. A bardzo przepraszam. Oni są potrzebni, wykonują swoją pracę, ale to nie jest ganianie z pistoletem i wchodzenie do knajp, walenie po łbach, to nie James Bond. To jest bardzo umysłowa praca. Niewielu na to stać, szczególnie ministrów. No, no właśnie. Michał, <słyskawe> <słyskawe> dobrze, ma pan rację. No. Już. Krzysztofka, dlaczego? A ja nie wiem, dlaczego zginął Repet. Ja mogę również się zapytać, dlaczego, chociaż mogę się domyślać, dlaczego zginął papała, dlaczego tam inni zginęli, co się stało, dlaczego w ogóle nastąpił Smoleńsk. To są te pytania. No, a nie będę mówił o swoich własnych przemyśleniach na ten temat. Patriotyzm w oparach Kadzidła to jakiś absurd. Kto mówi o patriotyzmie? Dlaczego w Polsce rozwalono wszystkie służby? Nie wiem. Pan się zapytaniem nie pyta mnie tylko o tych, co rozwalali. No. No. Iwona Damaska, ale reforma Wilczka to nie była reformą, to była jeszcze reforma z aprl -u. Panie Krzysztofie, pan już nie powtarza tego pytania, z czego jestem dumny. Z niczego i dlatego mi zabrano emeryturę. Jako wyborca od Polak chciałbym usłyszeć od, yy, wyborca i wyborca Polak, jaką prawdę chciałbym panu usłyszeć od, od konfederacji? Prawdę? Nie, ja nie mówię o prawdzie, mówię o planach. Chciałbym bardzo dobrze usłyszeć pragmatyczne wejście, z którym ja się zgodzę. Na przykład, przykro, jako wyborca myślę o tym, głosuję na to, z czym ja się zgadzam, a nie co jest tego. Pragmatyczne dotyczące właśnie Rosji, a nie takich wypowiedzi jak Korwina Mika. Dzisiaj usłyszałem trochę ekonomii, poczytałem trochę tego programu, zgodzę się z tym wszystkim, chociaż oni też boją się powiedzieć jednak wszystkiego i tak dalej. Ja osobiście uważam, że tutaj trzeba pełnej reformy absolutnie wszystkiego, jeżeli chodzi o sprawę ekonomiczną, a przede wszystkim, przede wszystkim likwidacji ZUS-u i likwidacji nfz -u. Ale to nieważne. No. To chciałbym ją usłyszeć po prostu. Nie odpowiadają mi pewne historie dotyczące takiego generalizacji, generalizacji nie tylko ludzi, ale i narodów i innych rzeczy. Nie odpowiadają mi, zupełnie. Uważam, że powinno to być bardziej indywidualne dojście do człowieka. Poza tym Konfederacja nadal chce być partią polityczną i działać w tym systemie, a ja, jak jeśli, a ja bym chciał zagłosować na kogoś, to naprawdę zniszczy ten system, ale nie na Pawła Kukiza. Ani na Lieroja, bo potem wylądują w PSL-u i w PO. Nie, ale rzeczywiście takie, takie coś, żeby ludzie się przestali bać po prostu. Być może Konfederacja to zrobi. Zobaczymy, jeśli wejdzie, będzie miała szansę, jeśli nie wejdzie, trudno. Nie, nie słyszałem. To ASEL Niemcy w ramach przeprosin, że za zaatakowali Francję, zapraszają ich do swoich, wieszają w domach i to wymiana Niemcy. Ja no, nie, nie słyszałem tego po prostu. Jakie stare Kiejkuty przestańcie używać pana Michalkiewicza? Kiejkuty stare przegrały w ten sposób. W pana karierze dużo osób przychodziło z wywiadu do kontrwywiadu i czy bardziej na odwrót? Łatwiej co oficera wywiadu zrobić konwiadowcę, tak jak to zrobił to pan. Proszę pana, ja pracowałem w wywiadzie, potem w kontrwywiadzie, potem znowu w wywiadzie. Także znam obie strony barykady. B. Kiedyś w Kiejkutach. Byli również oficerowie kontrwywiadu na szkole, bo trzeba poznać, jak działa szpieg, żeby zwalczać szpiegów po prostu. Tak to jest proste. Uważam, że to nie jest problem. Te dwie służby są kompatybilne, koherentne. One się powinny uzupełniać, a nie walczyć ze sobą. Niestety za czasów poło była permanentna walka między ABW pana. No nieważne ABW, ponieważ szefowie się nie lubili. Uważam, że w tej chwili jest też niesamowita walka między służbami, ponieważ jedyną polską służbą, to oczywiście mafie vat są najważniejsze, z tymi mafiami VAT-owskimi, kurczę, bez sensu. Panie że co dostaliśmy zamiast za udostępnienie terytorium dla ich wojska na Polski? Sztowka, myśmy już udostępnili, na razie jeszcze nie ma nic, żadnych podpisanych. Ważne jest, co dostaniemy, przede wszystkim systemy obronne i duże wzmocnienie polityczne, ale o tym by długo mówić, no. Jest potrzebny ten kanał przez mierze Wiślaną, on może być i strategicznie wykorzystany i dlatego Rosjanie się tak go boją po prostu. Chcą mieć pewnego rodzaju monopol i odcięcie na przykład szeregu rzeczy, a od, i odcięcie na przykład Polski od Bałtyku, bo wtedy zostaje co? Bardzo łatwo główne porty tam zniszczyć w Gdańsku. I tutaj, I tutaj to jest bardzo ciekawe byłby z punktu widzenia obronnego. Ten kanał bo to jest jeszcze jeden element do forsowania, prawda? Bo myślcie również i o tym. Czy dobrym pomysłem byłoby wprowadzenie okresu próbnego dla posłów i senatorów i możliwość ich odwołania po okresie próbnej po całej kadencji? Michał okres próbny dla posłów i senatorów? Nie. Nie ma co iść na takie skróty. Po co to? To tak, jak to tak jak ta proponowana reforma zdrowia przez kogoś, że będzie asystent lekarza. No i co? I wydamy pieniądze jeszcze na asystenta lekarza, prawda? Jakby asystent, lekarz potrzebował asystenta, nie zamiast likwidacji biurokracji. Nie. Ci reformatorzy uważają, że system musi zostać i będziemy tylko ten system ulepszać, czyli biurokracja zostanie, a my odciążymy lekarza. To jest bzdura. Tak samo jest tutaj. Nie. Powinien być zapis konstytucyjny, prawny, bezwzględny odwołania posła, jeżeli się nie sprawdza. I już! No, to trochę, to trochę co chciał kukić na samym początku. Oczywiście, że tak. No. E, dobrze, co mamy? W jednym, że w tym kraju to włodarze walczą swoje kieszenie, gada się. Dle. Co mamy? Minął rok od czasu usunięcia żywcem dziennikarza w ambasadzie saudyjskiej z Turcji. Efektów, brak rządzi pieniądz. Z efektów politycznych nie wiemy, jakie są efekty polityczne, nie rozumiemy, nie wiemy wszystkiego w tym momencie. Ta postać tego dziennikarza też nie była jednoznaczna dla wszystkich, to można powiedzieć, więc różnie to wygląda. Na tej zasadzie, proszę Państwa, oczywiście ja to potępiam absolutnie, ale to już jest sprawa Turków stosunków zagranicznych pomiędzy Turcją a Arabią Saudyjską, a ponieważ my się zaczynamy wtrącać we wszystko, nie wtrącajmy się we wszystko. Naprawdę. Myśmy o własnej polityce zagranicznej, a nie o to, to, to już ich sprawa. Co mnie to obchodzi? Dlaczego w UK łączność rządowa jest chroniona operacyjnie przez inną służbę, aniżeli kontrwywiad? To nie lokal. Przez kontrwywiad, To wam się wydaje, łączność operacyjna nie nie To jest tak, ale przez kontrwywiad. To wszystko jest w ramach określonych tych. Oni mają te wszystkie rzeczy, ale tam wszędzie przychodzą ludzie z wywiadu. To trochę inny jest tam system. No. U nas, a u nas przez kogo jest chroniona łączność rządowa? Przez chińczyków, francuzów, niemców. Kto ma w ręku łączność komórkową w Polsce? Na no, pomyście. I kable. Panie Piotrze, zdajesz sobie sprawę z tego, że Polski już nie ma, bo straciliśmy, a teraz będziemy skiewać na kolanach. Karol Narodowiec. Ja sobie zdaję sprawę z wielu rzeczy. Nie chcę tak mówić, ale powiem wprost. Wydaje mi się, że naprawdę czarno to wszystko widzę. Szczególnie, że obawiam się, że wyniki wyborów będą takie, które przyspieszą to wszystko, o czym mówiłem. A nie chciałbym. Nie chciałbym. No. Zgadza się, panie Krzysztofie, teraz każdy jest ten. Yy, każdy jest teraz podejrzany przedsiębiorcy. Co mamy? Zdaje pan sobie sprawę dobrze. Czy szybki dostęp tym może sprawić, że już nic z nas nie będzie cię cieszyć i zacznie mi się przez to zatracać, dobry wujek? Jeśli będzie, jeśli to. Wiecie państwo, komputer to jest tylko narzędzie. I to jest narzędzie, proszę państwa. Prawda? Natomiast y, ja tak uważam, natomiast niestety dla większości ludzi komputer to jest, to człowiek się staje narzędziem komputera, jest odwrotnie i o to chodzi tym wszystkim. No. Widziałam wyniki prawyborów w, w Ryszowie, tak, widziałem. No, tam, y, no zobaczymy, tam była, zdaje się, Konfederacja 700, z 7 miała tych. Nie, ja osobiście uważam, że Konfederacja może trochę więcej mieć, w, mieć. Ja przepraszam, że przekroczy 10%. Wejdzie niestety PSL, wepnie trochę swoich no i będzie znowu ten sam pat, ten sam cyr, który długo nie pociągnie, bo sytuacja ekonomiczna jest inna. Odwołanie posła jest możliwe tylko w ogóle na polskim referendum, ponieważ kierunek otrzymania mandatu dysponuje wolnym mandatem. Jak to zrobić? Jakiś pomysł? to oczywiście wprowadzić to, że posła odwołuje, jeśli odwołuje tylko i wyłącznie konstytuanta, ma prawo odwołania posła. Po prostu. Czyli jeżeli ktoś kandyduje, no powiedzmy z tego Wieruszowa, prawda, czy z Warszawa Żolibosz, to osoby zameldowane i głosujące na, na niego, sprawa Żolibosz w jakiejś tam liczbie. W referendum powyżej 50%, czyli zwykłą większością, w referendum odwołują tego posła. Po prostu. W lokalnym referendum odwołują tego posła, bo się im nie sprawdza. Po Poseł się może bronić, a sejm musi zatwierdzić. Tylko w ten sposób. To trzeba zrobić. Ale to trzeba by przewrócić cały system, panie Krzysztofie. Cały system. Ale wyobraźcie sobie jeszcze raz, żeby było krócej. Już nie będę mówił Warszawa Żoliborz. Bo powiedzmy jest jakaś. Gmina X, miasteczko Miasto X, liczące sobie 10 tysięcy mieszkańców, startowali posłowie i wybrano posła A, prawda? Z jakiejś tam partii ci, co głosowali. Posła A. No i teraz odwołujemy posła A po prostu. To jest sposób. Tam jest referendum już, bo on ma działać dla dobra tego miasteczka, prawda? No. Tylko, że to trzeba zmienić jeszcze co innego w tym wszystkim i nie da się nam. Dlaczego wszystkie sprawy Zany trwały tyle lat? Filip, bo na 20 jego koledzy AMS Hansen. Czy to jest normalne? Nie, 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 nie. Oni działali. Sprawy trwały krótko. W wypadku Filbiego to pod koniec, bardzo krótko w sumie jego działalności. Niewykrywalni byli. Sprawa Emsa trwała w ogóle, odkąd się zaczęli orientować zaczęli szukać i wytypowali Emsa. To był nieca, to było rok, zdaje się, a Hansena dwa lata. Ze względu na zdobycie pewnych rzeczy, tam pewnych tych. PiS 46,5, czyli bez większości. No zgadza się, więc y, jeśli chodzi o... No, no to jest, proszę Państwa, właśnie ten problem. Ten problem, o którym Pan mówi, Panie Przewodniczący Ligorowski, więc tego się obawiam niestety. Nie, nie słyszałem, co to było w tych węglarkach Panie Piotrze, Piotr Kodownik. Panie Piotrze, temat odległy. Słyszał Pan, co było o węglarkach w tragedii kolejowej odpoczynienia? Nie, nie, nie słyszałem. Jeżeli Pan może, to Pan powie, bo nie, nie, nie wszystko wie. No. Tak, prędzej odwołają referendum niż posła. Zgadza się. No. Poza tym referendum powinno być, proszę Państwa, referendum powinno być wiążące. A nie to, że Sejm musi zatwierdzić referendum. Nie. Sejm, no więc wiecie, no. na tym polega to wszystko. Panie Piotrze, bo za swojej karierą, zaraz musiał Pan mieć kwity na jakiegoś przedmioty, ale musiał Pan odpuścić z polecenia przełożonych Krzysztofka. O, wielokrotnie zdarzyło się. Może dlatego rozwiązano łop. Nie dlatego, że ja miałem, ale łop się nagle dogadł pewnych rzeczy. No, między innymi, przepraszam bardzo, powiem wprost: 93, 4 po upadku rządu Olszowskiego, 5, 6, 7 rok. Niejaki dziad z Włomina. Prawie, że stworzył partię polityczną z częścią ugrupowań które teraz się nazywają prawicowe, niektóre nazwiska są dotąd tej partii i byśmy to zablokowali. Nie wszystko trzeba załatwiać przez sądy, myśmy to zablokowali, ale mafia miska cały czas chciała stworzyć partię, ale w własną, własną, nową zupełnie. prawdopodobnie zaczęli potem zaczęli wchodzić w partię, a już potem nie, ja robiłem co innego, właśnie. Pan, czy pan Jakub, nie wiem, nie mam kontaktu z Jakubem Perkowskim, oni też wszyscy są, powiem szczerze, nie myślą, nie stoją na ziemi, nie myślą pragmatycznie, no co oni, tylko wielka krzyk i tylko to ma wszystko być partia polityczna, a nie po partii jakiś taki ten różny, różny. Czy, 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 czy jakaś tam w ogóle happening polityczny. Ja nie lubię tego typu happening, właśnie. Tyle panu powiem. A czy wybrany demokratycznie poseł na Sejm może odejść na własną prośbę? Po 1989 roku, w Szermarzeblik, chyba jakiś sposób rzeczywiście coś takiego było. Nie pamiętam, ale to chyba z powodów choroby czy coś. Powiem szczerze, że jedyną właściwie osobą, która zachowała się z absolutną klasą po przegranych wyborach, to był pan Marek Jurek. Autentycznie. Jedyna osoba, która w ogóle zachowała się z klasą po przegranych głosowaniach, to był pan Marek Jurek. Tak, pan Marek Jurek, proszę państwa. Po prostu. Właśnie. Panie Piotrze, gdzie jest niebezpieczniejsza praca, w wywiadzie czy w kontrwywiadzie? Każda z tych prac jest niebezpieczna. To wszystko zależy, pracuje się troszeczkę inaczej, bo za tym kontrwywiad w Polsce, w specyfice polskiej, kontrwywiad też będzie pracował za granicą, bo to jest płytki kontrwywiad, także tak to będzie. Właśnie. UOP rozwiązane to, że miał wyniki no... No proszę pan, wyższa regi, dajcie ze spokój z tą wyższą zagraniczną, renomowaną uczelnią. No, znam takie uczelnie. Byli jacyś słynni i śpiedzy po pokrełku z którzy dając Ukraińców w rezultacie na przykład rozwalali po pod środka, pomagali Rosjanom przyjmować składy broni. Prawdopodobnie tak, to znaczy bo sudopłatów pisze trochę swoje książce na temat w ogóle infiltracji ruchów ukraińskich. Nie piszę wszystkiego, ale przypuszczam, że ta infiltracja, nie byłoby sensu, tej gdyby ci śpiedzy nie pozostawali po prostu. Dobrze, skąd pan to wie? Co? Ja nie wiem, skąd wiem. A, to nie do mnie, przepraszam. Marlinda Oxford, Cambridge, Yale, Harvard, Damian Żurawski. Gdzie tam? MIT! Na Księżycu po prostu. MIT, MIT. No. Ja mianuję na żyłach, jak on panią Jachirę, ministra obrony, panią Spurek, że oni będą na poligonach jeść trawę, jakaś szczędność na konserwach, a w ogóle. A co zrobił Marek Jurek? No przecież on praktycznie się podał do dymisji w momencie, w którym, w którym, w którym przegrał to głosowanie dotyczące zaostrzenia prawa aborcyjnego. Jedyny, jedyny, jedyny człowiek, notabene, który rzeczywiście zgodnie, ja się mogę nie zgadzać z jego poglądami, ale go szanuję za to, że potrafił być konsekwentny, konsekwentny. Muszę się z tą elektrownią cieszę zapoznać. W tej chwili nie mogę rozmiać ja naprawdę wszystkiego nie wiem. Zrobię kiedyś likwidacji łop tam, ale to też pracę w wiedzie, ale w komórce, może w komórce. Nie, 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 nie prawdo. Pracę w komórce, nie, bo ten kontruja za to jest zupełnie co innego. To jest on nie łapie szpiegów w pozorom. No też łapie się wszystko w waszych warunkach, też się co czasami przychodzi, ale to konwat łapie szpiegu, poza tym zagra. Poza tym ja też trochę znam się. Trochę też mam do czynienia z konwiadem zagranicznym, To jest dość trudne. Yy, zresztą. No. Yy, książki, coś czytałem pana Jacka Wilczura. Nie pamiętam dokładnie. No. Słyszał pan, że Polak ma szansę na Nobla z fizyki? Nie, nie słyszałem. Natomiast słyszałem, że ta biedna Greta Thunberg ją do nagrody Nobla podali. To jest przerażające. Ludzie to słuchajcie, co oni robią z tego dzieciaka? Ten dzieciak jest chory, a oni robią z niego cyrk po prostu. Proszę państwa, ja wiem, że tutaj wy nie chcecie, ale chciałem państwu coś powiedzieć, bo ja też zaraz skończę już. Trochę krótsze są te, ale to... Dobrze. Czy jest pan za rozwojem w Polsce energetyki atomowej, w tym na szybiorenda opartych. Tak, jestem za rozwojem energetyki atomowej. Jestem, nie zrobimy tego niestety sami, albo na szczęście. Przy czym trzeba by zbudować całą infrastrukturę bezpieczeństwa, w tym również zabezpieczenie kontrwywiadowcze tego. Jeśli ja coś buduje, proszę państwa, jeżeli się robi obiekt specjalny, a proszę mi wierzyć, ja zajmowałem się również zabezpieczeniem obiektów specjalnych i to tym kontrwywiadowczym, ważne jest wszystko. Ważne nawet jest dopływ... Ważny nawet jest dopływ, jakby to państwu powiedzieć, no, no ścieki, rowki, rzeczy bardzo niepoetyczne, niemerytoryczne, więc jeśli się robi elektrownię atomową, to nie wystarczy tego podp to podpisać, to trzeba stworzyć całą infrastrukturę zabezpieczenia. Jestem za tym i jestem za tym po prostu w tym momencie. No. Ginger zmarł. O oh kurde, to szkoda. Nie słyszałem jeszcze o tym. Nie słyszałem kto, o tym, kto umarł jeszcze. Może coś dadzą. Proszę Państwa, e, chciałem Państwu powiedzieć, że dzisiaj otrzymałem próbkę. Po prostu próbkę, proszę Państwa. Otrzymałem e, wersji wybrańców z katów, wybrań, wybrańców katów z. No właśnie, tutaj. E, Wybrańców katów z wgraną do, próbką na razie, bo to tylko do pierwszej części, pierwszej zwrotki gitary, niesamowitego i bardzo znanego gitarzysty, naprawdę to jest pierwsza półka polska, który nie pozwala mi się wymienić z krzyśladniu, to to puszczę. Puszczę wybrańców katów, to jest naprawdę, okazuje się, że ta piosenka się troszkę zmieniła, podkreśliła głos Krzyśka. I coś niesamowitego jest, ale także zobaczycie. Nie chcę pozwolić, i nie chcę mi pozwolić na puszczenie tego, kiedy nie będzie całości. Nie chcę powiedzieć, kim jest. Znaczy, jak się nazywa, nie mówię, kim jest, to po prostu, no dobra, nieważne. Także zobaczycie, może być bardzo fajnie. Pan Piotrze, Trump chce nałożyć na całą cła i to uderzy rykoszotem w Polskę. Czy Trump tym samym pokazuje po raz kolejny, że przede wszystkim mój kraj Ameryka, Polska, opiąc, trudno się dziwić prezydentowi Stanów Zjednoczonych, chce na cła, ale to jest, przede wszystkim, to jest przede wszystkim atak w Chiny, na dobrą sprawę. Ale co nie zawsze, że nie trzeba podpisywać specjalnych stosunków. Prawda? Bo Trump nałoży na całą Europę, ale nie oznacza, że nie, nie podpisze z niektórymi krajami dwustronnego układu. Myślcie Państwo w ten sposób, Kita, co ty tak łazisz w kółko, no? no właśnie. Czy jest to jak Sudopłatow, Sierow, Kriuczkow, to ich siła wynikała z wychowania w trudnych warunkach, którzy potrafili działać w sposób niekonwencjonalny, czy po prostu byli zdolni? Byli zdolni, potrafili działać w sposób niekonwencjonalny, mieli władzę, która pozwoliła im działać w odpowiedni sposób, mieli odpowiednie pieniądze, całą logistykę i już. Trzeba doczytać. No. Jak idzie pisanie Jakoś się pisze spokojnie. No. Czy uważa pan za cenę inicjatywę Rotni, podległość marszu i rzędzio, w którym narodowcy modlili się między innymi za zbawienie duszy? Krzysztof Szymczak: Nie, ja nie lubię takich rzeczy. To jest bez sensu jakie zbawienie duszy. Ja bym wolał cenną inicjatywę, gdyby gdyby na przykład założyć poszczególne oddziały kontrwywiadu obywatelskiego i szkolić ludzi w tej zaprawie na przykład, ale to już jest marzenie ściętej głowy. No. W fotkach nie ma zdjęć wagonów. Miały być pokazane, pokazane... Nie wiem, nie wiem o co chodzi, muszę się z tym zapoznać. No, no właśnie. Nie, nie znam afery z zielonym bingo. Dobrze. Oczywiście, że nie ma energii elektrycznej, czyli elektrowni, nie ma rozwoju gospodarczego. Zgadzam się, proszę Państwa. Dobrze, zanim zakończę, jeszcze wrócę, bo sobie zrobię przerwę na papieroska. To zanim wrócę, to puszczę Państwu. Bo Krzysiek pisze i mam przed wyborami ma to być czwarty rozbiór, ale puszczę Państwu ten, to chyba jest to. Gdzie mam ten? O! Czwarty rozbiór, właśnie z tym gitarzystą. To jest niby moja melorecytacja, to jest z tym gitarzystą. Posłuchajcie Państwo. pozwolą wam rozdrapywać narodowe rany i nawet sami napiszą historię. A gdy oczy wam zaszklą się łzami, odniosą kolejną dyktację. Pozostawią wam wasze kościoły, lecz swoje postawią ołtarze. Będziecie się modlić po społu, wielbiąc tych, co kazania dali wam w darze i zapomniecie, wypełnieni modlitewnym krzykiem, że w kazaniach cyrywica miesza się z gotykiem. Wyrwać serca, spalić duszę, granice to tylko kreski, Sprzątać i służyć muszą, posłuszni niczym pies. Pozwolą wam być znowu Chrystusem narodu i zarobią krocie na dewocjonalia, a z waszych pełnych żałoby pochodów uczynią dla siebie śmieszne bachanale. Pozostawią wam wasze symbole, lecz własne metki do Kłamstwo stać będzie na stole, dobrodusznie mrugając powieką, a wykrzyczeć będziecie, że Polska jest fajna, idąc w koszulkach Lady China. Wyrwać serca, spalić duszę, granice to tylko kreski. Sprzątać i służyć muszą, posłuszni niczym pieski. Pozwolą wam zachować dzisiejsze granice i własne dla was wydadzą paszporty, za które zapłacicie gotyckim srebrnikiem, zadowoleni, że obce budujecie porty. Pozostawią wam wasze sztandary, lecz własną narzucą tradycję, po czym swoje wstawią penaty i lary, a tych, co nie chcą, skażą na banicję. I nie zauważycie, że na fladze, którą nad wami rozpieli, Jest coraz więcej czerwieni i coraz mniej bieli. Wyrwać serca, spalić duszę, granice to tylko kreski. Sprzątać i służyć muszą, posłuszni niczym pieski. skończyło się na szczęście. Mam nadzieję, że Krzysiek da radę zrobić jeszcze do, w ciągu ostatniego tygodnia wersję inną, muzyczną, to zobaczymy. Natomiast, natomiast jeśli chodzi o to, to zobaczycie Państwo. Jeśli chodzi o to, jak tajemniczy Pan G zrobi mi, tą, zrobi mi zrobi tą gitarę, to naprawdę zobaczycie, że to jest Krzysiek genialnie śpiewa, to podkreśla jego głos, świetna muzyka i zobaczycie, jak to będzie wyglądać, Krzysztof Brzymczak. Co pan myśli, mówiąc o kontrwywiadzie obywatelskim? Wywiad i kontrwywiad bez osłony, monopolu państwa na pomoc użycia tych, na przykład podsłuchów? Nie, ja tak myślę trochę, nie, nie, nie. Kontrwywiad obywatelski w sensie wprowadzenia ludzi w ochronę kontrwywiadowczą kraju. To jest bardzo ważne, proszę panie. Mówiąc w skrócie, kiedyś zrobię o tym program. Ja już o tym mówiłem, mówiłem zresztą na swoich wykładach w ten sposób myślę. Po prostu, ale to wymaga absolutnej współpracy na dobrowolności, nie żadnej tajnej, rejestrowanej i tak dalej. Nie zasłanianie się murem ściśle tajności, za którą nigdy nic nie ma, wymaga ze strony służby, która powinna być inicjatorem. Proszę Państwa, na stronach FBI czy na stronach brytyjskich kontrwywiad daje normalne raporty, na przykład ostrzega przed niektórymi firmami i tak dalej, i tak dalej. Ta współpraca musi być, oni są, ludzie muszą mieć zaufanie do własnych służb, a służba zaufanie do własnego narodu. Po to, bo jasnej cholery jest. No. Właśnie. Nie, na pewno nie Brian May, Queen. No. no właśnie. Także wiecie Państwo, tak to wygląda. Dobrze. Eee, proszę Państwa. To cóż, skończymy na dzisiaj. Ja we wtorek będę nadawał znowu. Będę, nadal, będę nadal, we wtorek dadam następną KHT, bo to jeszcze i tak dalej, i tak dalej. Dana Jana, Dana Jana, ja nie, ma, nie jestem do tego dobry, no po prostu. Także tak to wyszło, i tak dalej. E, I tak dalej. Natomiast. Y co ja jeszcze miałem Państwu tutaj powiedzieć, bo ktoś mnie tutaj pytał, gdzie są moje piosenki. No nie ma, są dwie są tutaj na, w tym kanale puszczone, chyba tango i coś jeszcze, natomiast reszta. No. Czy wierzy Pan, że Internacjonalizm zapanuje za parę lat? Jaki inter... O Boże, kochany, nie, nie wierzę, oby nie zapanował Internacjonalizm. To jest y, trockista, skoleninowskie pojęcie. No. Także dajcie sobie spokój. Yy. Nie, nie oglądałem nowego serialu o Elim Cohenie, natomiast jest świetny serial, do którego doszliśmy śpieg. autentyczna historia agenta izraelskiego w Syrii, powieszonego w 1963, czy 1964, czy 1965 roku w Syrii. Bardzo ciekawa, bardzo ciekawy, bardzo dobrze zrobiony. Świetnie serial Our Boys, pokazujący wydział do spraw zwalczania ekstremizmu i ekstremizmu żydowskiego w Shinbecie. Wspany, bardzo dobry serial Our Boys, naprawdę ciekawy. Także warto, no. Także warto to obejrzeć. Pojawił się... A jak to Trocki? nigdy? To Trocki był zwolennikiem tego. No. Bardzo ten Our Boys? Czy szpiega? bardzo dobry. Tym bardziej, że pojawiło się parę. Ja ostatnio oglądałem sobie taką wersję brytyjską, wersję amerykańską serialu The Killing. Bardzo dobry jest ten serial, chociaż mnie denerwuje ta kobieta, która tam jest z szefem. Ale to wiadomo. No. Tak jest Polakiem. Jest Polakiem. Polacy też mają wspaniałych gitarzystów znanych na całym w Polsce i nie tylko. Tak, dobrze. A co pan myśli o rzekomym przewadze nad socjalistyczną wersją w Chinach, Tormer? To co myślę? Myślę, że socjalistyczna wersja w Chinach niestety wygrywa, bo jest socjalistyczna. Natomiast y, uważam, że to jest przewaga wolnego rynku. Powinna być w wolnego rynku nastawionego na człowieka. Bez, na człowieka i na jego inicjatywę. Natomiast Chińczycy są społeczeństwem mrówek i działają grupowo ze silnym ośrodkiem centralnym. To nie jest nastawione na człowieka, tylko na zdobywanie terenu. To jest pewna różnica. Po prostu. No ta kobieta, która, która w The Killing jak główną rolę. To i, to i ona mnie denerwuje w ogóle. To też takie ma. Wyjechać do tego faceta na swój ślub, nie wyjechać. Nie, cały serial wyjeżdża i nie może wyjechać po prostu. No. Tak zobaczycie. Elia Koenie, Ach, prawda? Przepraszam. No Eliachu Koenie. Stara wersja, z do roku nie oglądałem oto poparadnikiem. Przepraszam, trochę już się kojarzę. Zresztą zmęczony jestem. za 7 roku nie oglądałem tego filmu. Jakby pan mi podał tytuł, to z przyjemnością gdzieś go znajdę. No właśnie. Panie Piotrze, czy konwiadem jest walka z agenturą obcych wywiadów? Tak, oczywiście, że jest tak. Dlaczego? To jest proste pytanie. Konwyat jest mówiąc prosto, tu nie ma żadnej walka z zwalczanie wpływów i śladów działań obcego wywiadu na terenie Polski. Proste, bez względu na to, skąd ten wywiad podchodzi. To jest bardzo proste zadanie kontrwywiadu i nie ma nic więcej do rzeczy tym wszystkim. No. O, czy nie zapraszam konfederacji do TV, ponieważ ta bluzgali? Nie, ja uważam w ogóle to. Nie, 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 nie dlatego. Ja uważam, że w ogóle, że polityka PiS, propagandowa wobec konfederacji jest przeciwskuteczna, bo konfederację można pokonać w jakiejś merytorycznej dyskusji, tylko że, a nie w taki sposób, jaki robi to telewizja polska. Przykro mi, ale tak to wygląda. No. Impossible Spy. O, aha, dobra, muszę, muszę ten film obejrzeć, bo nie znam tego filmu. No. Właśnie. Dobrze, proszę Państwa. To raz jeszcze. Dobranoc. No i no, spotkamy się pojutrze. No. Czyli we wtorek. Dziękuję Państwu, miło było, dobranoc. Tutaj mi ktoś przysłał te pytania bardzo fajnie w maila, ponieważ maila znacie, to też jakbyście przysłali więcej w mailu łatwiej było mi odpowiadać, bo te pytania naprawdę były ciekawe i ten problem, co będzie, jak Rosja zaatakuje Chiny, czy są jakieś procedury i czy z Rosją są te procedury, czy nie, co zrobią Indie, Pakistan, Arcyciekawy ciekawy problem. Naprawdę arcy ciekawy. Dobranoc Państwu. Dziękuję.